Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jakim debilem politycznym trzeba być, żeby powiedzieć rozdam 500 miliardów dolarów z pieniędzy podatnika. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach, no bardzo często zdemonetyzowanych. No 500 miliardów dolarów, no to jest pół tryliona dolarów, no i to jest cena, którą wszyscy podatnicy amerykańscy mają zapłacić za to, że komunistyczna partia Stanów Zjednoczonych będzie miała więcej głosujących. No i teraz to jest pytanie, czy faktycznie będzie miała więcej głosujących. No decyzja o tym, żeby młodzi wykształceni z wielkich miast głosowali na partię komunistyczną, demokratów, no to już nie może być większego przykładu, co amerykańscy komuniści zrobili. Oni po prostu kupują głosy. No, na dzień dzisiejszy, teraz zaczynają się studia, 20 milionów studentów pojechało do koledży, na uniwersytety, no i zaczyna się uczyć. No wiadomo, no, dobrze jest być studentem, dobrze skończyć jakąś wyższą uczelnię, dobrze się nauczyć jakiegoś zawodu z przyszłością, no ale teraz pytanie jest, czy faktycznie uczelnie dają przyszłość. W 2020 roku 4 na 10, 40 studentów, studentek na 100, no to w zasadzie absolwentów uczelni i koledzy, no to 40% nie pracowało w swoim zawodzie. Jak zwykle trafiają do sprzedawania kawy, do różnych ciaskarni, do jakichś sklepów i tak dalej, i tak dalej. Także, że tylko 6 na 10, czy tam 60 na 100, 60% pracuje w swoim wykształconym zawodzie, a 40%, no to jest spora liczba. Następne 40%, no to jest to, że 40% nie kończy uczelni. Nie kończy uczelni. A co to powoduje? No to powoduje, że wszystkie te pożyczki, które były pobrane, muszą być spłacone. Powinny być spłacone. Teraz Biden powiedział, że nie muszą być spłacone, że podatnik zapłaci. Ogólnie rzecz biorąc, jak każdy tak normalny sobie pomyśli, no to co się stało? No, stało się to, że członkowie czy uczestnicy jakiejś grupy, no to może im się tam poprawić, no ale niekoniecznie wszystkim się poprawi. No to tak jak można powiedzieć, tak jak na meczu czy na koncercie. No jeżeli ktoś tam na meczu chce zobaczyć lepiej, no to jeżeli stanie, no to faktycznie będzie lepiej widział, bo będzie stał, no ale jaka jest cena za to, czy jaki jest efekt, czy konsekwencja? No, że wszyscy zaczynają wstawać, no i wszyscy wracają do tego punktu wyjścia, kiedy mało kto, no, nie widać tak, jakby się wydawało, że można widać, a niektórzy jeszcze mają gorzej, no bo tak jak ktoś siedział dosyć wysoki, no to nie przeszkadzało, a w momencie, kiedy wstał, no to niestety będzie zasłaniał. No i idiotyzm komunistów to jest to, że wszyscy, no pchane było to, żeby wszyscy poszli na studia, no bo to ambicje, no rodzice zawsze mają ambicje, żeby młodzi ludzie studiowali, no ale nie każdy jest stworzony na to, żeby studiować. Jeżeli 40% nie kończy studiów, no to tutaj już jest ten przykład doskonały. No i później ten wybór uczelni, wybór zawodu i tak dalej, no to nie wszystkim to się udaje. No, największy problem to jest
opłaty, te czesne, te opłaty za uczelnie, no to są nieprawdopodobne, dlatego że od kilkudziesięciu lat komuniści pchali subsydiowanie i w zasadzie upaństwawianie pożyczek. Także koledzy, uniwersytety zorientowały się, że prawo podaży i popytu kompletnie nie działa. Uniwersytety pompowały swoje no, robiły większe pieniądze, a państwo pociągało. Dwa razy więcej wzrastały opłaty za szkoły niż inflacja. No to widać, to jest ten przykład. No i teraz wszyscy się tak zadłużyli, że podatnik musi zapłacić. No i teraz jest na dwie strony jest to głupota, bo z jednej strony uczelnie dochodzą do wniosku, że jakkolwiek nie narozrabiają, no to będą zawsze mieć zapłacone, a studenci również, jakkolwiek się nie zapożyczają, no to też będzie to wszystko załatwione. Jeżeli Biden i wszyscy ci komuniści byliby poważni na temat tego problemu i tych pożyczek studenckich, no to nie pchałby po to, żeby podatnik za to zapłacił, tak? Każdy normalny mówi, no wziąłeś pożyczkę, to był kontrakt oficjalny, legalny, no to spłacią. A teraz wszystko poszło na ślusarzy, robotników, chłopów, wszyscy, którzy płacą podatki, to oni będą płacili za tych młodych, wykształconych z miast, za to, że oni jakieś genderyzmy studiowali. No ale rozwiązanie jest takie, żeby były jakieś ustawy przez kongres, które by w zasadzie zmusiły koledzy, uniwersytety do tego, żeby miały jakieś no, swój udział własny w tym kształceniu tych studentów, no bo jeżeli na przykład są Toyota na przykład organizuje, ma swoje firmy finansowe, które tam oferują 0% i ludzie, jeżeli tam na przykład samochodów nie spłacają, no to zabierają. Tak, także dlaczego koledzy, uniwersytety nie mogłyby pożyczać same w sobie? Dlaczego to wszystko jest? No albo co najmniej ci, którzy nie spłacają, no to uniwersytet powinien mieć jakąś krzywdę, powinien mieć jakiś udział własny, a nie podatnik. Także kompletnie uniwersytety się tak rozrosły, że w wielu uniwersytetach administracja jest 2-3 razy więcej tych administracji niż wykładowców, no to nie jest normalne. No ale to Biden nie chce tego zrobić, nie chce tego proponować, nie jest kompletnie zainteresowany żadnymi reformami, żeby się zastanowić, dlaczego te uniwersytety znienacka są teraz tak nieprawdopodobnie drogie. On jest zainteresowany w tym, żeby podniecać po prostu ludzi, żeby podniecać obiboków, pasożytów, lewaków, komunistów, żeby oni się jakoś mogli tam sprężyć. I oni się właśnie sprężają. Oni się sprężają za skrobankami, oni się sprężają za rozdawaniem pieniędzy na te pożyczki studenckie. Oni muszą mieć wroga. Jak oni mają wroga, to komuniści zawsze się w kupie są silni, no ale to zawsze jest kosztem, tak? Te rozdawnictwo niby 500 miliardów, ale praktycznie to trylion, a mówią, że to może być nawet 1,5 tryliona. Dlaczego tak jest? No bo dlatego, że nawet dzisiaj, czy przyszli studenci, którzy będą płacili coraz więcej, bo uniwersytety będą żądały więcej, no to nie mogą, to kongres postanowił, że nie mogą płacić więcej niż 5% swoich ekstra pieniędzy, czyli opłacą wszystko za mieszkanie, za pożyczkę na samochód, a później mają płacić tylko 5% tego, co pożyczyli, no a jak pójdą do pracy dla budżetówki, no to po 10 latach cokolwiek tam nie mają, no to będzie im umorzone. No, czyli to ręka rękę myje, komunistyczny system w Ameryce przejmuje po prostu władzę nad wszystkim, kontrolę nad wszystkim. No to jest
To umorzenie, no to widać, to jest po prostu ta kiełbasa wyborcza, którą komuniści doszli do wniosku, że będą w stanie kupić. No, reakcja, mam nadzieję, że będzie dosyć silna, czy to się opłaca politycznie komunistom, demokratom, no ale miliony, dziesiątki milionów ludzi, którzy nie poszli na studia, dziesiątki milionów ludzi, którzy płacili uczciwie miesiąc w miesiąc za pożyczki dla swoich dzieci, no to oni nigdy nie zgodzą się na to, że są nazywani frajerami bez nawet zająknięcia. No, czesne opłaty, no to jest 20% tego, co uniwersytet kosztuje, no bo to jest jeszcze, dochodzą dodatkowe sprawy, ale no ta nauczka dla koledzy, że to im się opłaca i po prostu nauczka dla studentów, że nie bardzo ma się co martwić. No, nie wszyscy, co kończą uniwersytety, mają dobrą pracę. Tak jak wspominałem, 40% nie pracuje w tym, w swoim zawodzie. Także, że rząd pchał to, żeby ludzie szli na uczelnię. No ale jeżeli 40% nie kończy, no to jest wielki cios finansowy. Do tego można powiedzieć, że jest coraz gorzej. Ta pomoc finansowa, która miała pomagać biednym, no to jest pogarsza się. Ludzie bardzo często nie są przygotowani na uczelnię, na college. Jeżeli mieszkają w jakichś tam dzielnicach, no to po prostu nie są w stanie się przebić. Nawet jak dostaną się do college'u, no to nie są w stanie podciągnąć, pomimo, że biorą jakieś kursy dodatkowe. Po prostu jest ta różnica. W latach 1970 no to 12% z tej najniższej ćwiartki trafiało do koledżu, na uniwersytety, a na dzień dzisiejszy z tej najdolnej ćwiartki społeczeństwa, patrząc na to tam finansowo, no to już tylko 10% trafia. No i ta pomoc ekonomiczna, no to bardzo często doprowadza do tego, że zapożyczają się, nie kończą, a muszą to wszystko spłacić. No, to nie chodzi w sumie o to, żeby jak najwięcej ludzi trafiło do koledżu, na uniwersytety, no bo później, jeżeli nie ma zapotrzebowania na te wszystkie osoby z tymi dyplomami, no to jest właśnie tak jak jest. To jest nie najlepiej dla wszystkich. No teraz duży jest te pchanie w kierunku, powiedzmy, rasowego wyśrednienia, wypośrodkowania i tak dalej. No ale to nie pomaga. Ataki na, powiedzmy, egzaminy wstępne, no to też nie odpowiada wszystkim normalnym. To ludzie po prostu, którzy idą na uczelnię i na koledże, i później okazuje się, że nic nie potrafią, no bo poziom jest zaniżony, egzaminy są wyeliminowane. No to nie można obniżać standardów, nie można pchać ceny za szkoły. Co roku jest coraz gorzej i co roku jest coraz drożej. No ale to jest wszystko od 30-40 lat. To wszystko jest ideologia lewacka, która właśnie doprowadziła do tego, że jest to, co jest. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jeszcze szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych. No, nie głosujcie na Bidena, bo Biden, przypuszczalnie sami spłacaliście pożyczki studenckie co miesiąc uczciwie. No, a teraz będziecie musieli płacić większe podatki, żeby spłacać cudze pożyczki ludzi, którzy brali jakieś kursy transgenderyzmu. Także patrzcie się naokoło, głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No, mam nadzieję, że nie jesteście z tych, którzy nie spłacali pożyczek, że nie jesteście z tych, co nie pracowaliście nad godziny, żeby uczciwie oddać to, co pożyczaliście. I mam nadzieję, że nie klaszczecie, że dostaniecie pieniądze za darmo. No, bo to nie są za darmo pieniądze, tylko ktoś inny będzie musiał wam zapłacić. A jeżeli płaci wasze decyzje, wasze pożyczki, no to znaczy, że jesteście pazożytami. No, żadne społeczeństwo nie jest w stanie wytrzymać, jeżeli jest za dużo pasożytów. No bo jednak tą furmankę to ktoś musi ciągnąć. Jak za dużo jest na tej furmance, no to te biedne konie jednak się wykańczają. Zdrowia dla normalnych.